Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dinozaury. Słuchajcie, trochę się pozmieniało, to oczywiście jest nasza pierwsza wyspa, spędziłem to trochę czasu, yy, głównie po to, że chciałem sobie pograć w lew coś, a nie było co. Więc yy, podkrywałem masę od poprzedniego odcinka, masę dinozaurów słuchajcie, zaraz tu wszystko odkryłem, zaraz wam powiem co się działo, no, bo to są raczej nudne rzeczy. Właściwie się tylko i wyłącznie klika, ale słuchajcie, zobaczcie ile z dinozaurów jest. Tego mega dużo, i spora część z nich ma 100% ukończenia, jakby swego genu. A nigdy tych dinozaurów nie wypuściłem. Na przykład tego, na przykład tego, yy, co tu jeszcze się dzieje. Mamy tyrannosaura Rexa, i to planuję dzisiaj zrobić. Słuchajcie, poplanuję dzisiaj powypuszczać dinozaury, i planuję też to zrobić, słuchajcie, właśnie w tym pierwszym świecie, jakby. Teraz, zważywszy, że mamy 10 milionów, bo strasznie długo, strasznie długo tu sobie po prostu klikałem w tle te rzeczy i tu się siano, po prostu nieźle zbierało. Chociaż mam wrażenie, że na pewnym. Nie, anuluj. Chociaż mam wrażenie, że. Nie wiem, jakiś ten przychód się nie zwiększa, ale on się zmniejsza. Jakby. Nie wiem. Miałem 450 tysięcy prawy 500 i teraz jest 414, mimo tego, że zrobiłem masę zajebistych dinozaurów tych. One są quickie dużo warte, ale to się widocznie, słuchajcie, powiem wam nie opłaca. Tutaj ludzie chcą chyba różnorodność oglądać i faktycznie to co robiłem wcześniej to ma większy sens, mianowicie różnorodność od tego co zrobiłem teraz, bo teraz postawiłem słuchajcie na to, żeby było... Dużo dinozaurów, a nie i, i tych co ludzie lubią ratingowo, a nie na tego, więc to chyba mój generalnie błąd jest. Ale tak, to teraz dzisiaj wypuszczamy nowe dinozaury normalnie. Social group one mogą mieć do 6, a jest ich dwa z tego co rozumiem, więc też ich trochę tutaj wypuścimy. A, trochę dinozaurów oczywiście, to są triceratopsy, Triceratopsy. Tak, strasznie dużo dinozaurów podkrywałem podobnych z tymi rogami. Zobaczcie, tu jest taki, tu jest taki, tu jest taki, nie? Jest jakby strasznie dużo tych rzeczy. Ale one się chyba... one ziomki, mam wrażenie, że one się trzymają razem, tak było w tym. Wierdzę. To tak musi być na pewno, prawda? pewkę że prawda. Dobra, bo w ogóle chciałem tu dinozaury wypuścić, ale szczerze mówiąc, nie będę ukrywać, że trochę się boję wypuścić tu jakiegoś tyranozaura Rexa, bo mam wrażenie, że rozpierdoli to wszystko w trzy dupy. Myślicie, że powinienem zrobić tyranozaura Rexa? Ja pier... to 2 miliony, jak on tu wejdzie i zapierdoli mi wszystkie zwierzaki? Ja się boję, tak. Nie, no może nie, słuchajcie. Pytanie też, ile tyranozaurów Rex potrzebuje przestrzeni. Na szczęście... To wcześniej nie zauważyłem. Słuchajcie, tu jest w ogóle jeszcze ta przestrzeń. Ja o tym zupełnie, słuchajcie, nie wiedziałem. Myślałem, że to jest koniec, a to nie jest koniec. Kto mógł wiedzieć? No ja nie wiedziałem na przykład. Ale teraz już wiem. Więc tutaj możemy zbudować jakby kolejne, kolejną klateczkę dla dinozaura. Dobra, no to co? Tyrannosaurus? Możemy mu zmodyfikować na starcie od buta? Możemy, ale czy my chcemy modyfikować na starcie tego jebańca? Na razie na spokojnie, może takiego walniemy. On jest jakiś chyba gigakoksem, więc i pewnie będzie się strasznie długo robił. Ale trzeba jednego na próbę zrobić. No i słuchajcie, też na próbę trzeba wiele dinozaurów zrobić ogólnie. Przydałoby się też tego na próbę zrobić tego, bo też go nie robiłem. Tego. Wydaje mi się, że tyrannosaurus może temu z temu to nic mu nie zrobi no ale co? Dzisiaj będziemy testować walki dinozaurów to zdecydowanie na tym terenie słuchajcie będą się te walki o wytoczyć zobaczymy jakie gatunki ze sobą można łączyć, a jakie gatunki ze sobą nie można łączyć, bo na przykład nie wiem czy widzicie, ale tutaj na przykład mamy połączenie Dilophosaurus dilofoza z, yy, z na przykład yy, tymi Ceratosaurusami. I one się dogadują, natomiast y, nie dogadują się już. Y, słuchajcie, tutaj mamy. Już Wam mówię, tak będzie łatwiej. Tutaj mamy Velociraptory, już się nie dogadują z, z, z Dilophosaurusami, ale Velociraptory dogadują się już z więc Tak to, słuchajcie, wygląda. No bo ciężko jest też, żeby te zabiły tego. Zgaduję, że też modyfikacjami genetycznymi jesteśmy dać, na przykład w stanie yy, coś takiego jak obronę i dzięki temu, jak podniesiemy im obronę, no to wiadomo, bronić się będą lepiej i, i też będą mogły się jakoś w stanie dogadywać. Yy, no dobrze. już standardowy dinosaurus z samego praktycznie początku gry. Tutaj ekspedycja klasycznie wysyłam, to się za bardzo naprawdę nic, nic tutaj nie dzieje. Czekamy na tego tyranozaura. Myślałem, że to jest tyranozaurus, chyba. Nie, nie co sobie myślałem. No dobra, w każdym na razie to nie był tyranosaurus. Teraz to jakiś kurwa szef idzie. Teraz to tak. O, ale spierdoliłem to wszystko. Sukces raid powinienem dać. A jaka jest szansa? A 100%. a ja to git. Ale dziwnie wyglądał po wstaniu. Ej, ty, jakie dinozaur trade? Co dinozaur trade? Aha, do no tego jest. Skurwe syny. Proszę mi tu Rangersów nie niszczyć, bo inaczej co będziecie jedni? Nie no, tragedia. Czy to naprawdę leci meksykańska muzyka? Oczywiście, że musi lecieć megrzykańska muzyka. <laughs> nie wiem. Dobra moi drodzy, bo mamy do wyklucia słuchajcie, największego dzika ze wszystkich dzików. Tylko jeszcze ja bym się zaopatrzył, słuchajcie, w jedzenie do tego dzika. To od razu nie będę ukrywać, od razu pierdolne dwa. Bo coś czuję, że to jest taki dzik, czy... że dzik. Czy on se dwa, to na spokojnie, słuchajcie. A jeszcze wodę by się przydało, wodę, 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 wodę. Hm. Gdzie wodę? Dobra, wodę też damy przy jedzeniu, czyli tutaj. Teraz wszystko ogarnę, słuchajcie. Usunąć trochę lasu. Pyk. Tutaj dajemy wodę. Soj, to wygląda, co? O, o, o. O. O, o, o. Tak, tak, tak. Już się wszystkie będą spotkały przy wodopoju. Co jest chyba dość niebezpieczne, generalnie, ale palić to. Lecimy. O, ja. Pierchluper, co? A ryknij, no. No ryknij, no. Czemu tak przyciszone było? Ja mam coś zepsute? Uh, yes. Haha, the... <laughs> idziemy stąd. No i mamy takiego też gnoja. Myślę, że Tyrannosaurus Rex będzie mógł mu y, co najwyżej zrobić tak zwanego loda. Coś mi się nie wydaje, że jest jakakolwiek szansa na to, że... że Tyrannosaurus Rex zabije tego chłopa, ale... co ja tam się znam, słuchajcie, co ja tam się znam. Trzeba tutaj... Bo nam sabotują, sabotują nam. Nojki, trzeba ponaprawiać. Odsabotować. Dobra. No, gdzie jest ten Tyrannosaurus, ty? A no, tu jest ten tyranozaurus, Zobaczymy, no. Najważniejsze jest sprawdzić, czy one się nie pozabijają. Na pewno, jak będzie jakaś bitwa, to zobaczymy informacje. Ale wątpię, żeby tyranozaurus był w stanie zabić tego syna. Coś tak nie wygląda na to. by istniała taka możliwość. A on panikuje? Jest napisane: paniking Wystraszył się. Ok, na ten co chodzi. No dobra. No dobra. To co? Trzeba jakiegoś innego wypróbować, na przykład tego. Lecimy. I, 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 i... i tego. I trzeba więcej jedzonka im dać. Pyk. Fuck. Pyk. I trzeba drugi wodopój zbudować, bo jak one będą panikować za każdym razem, kiedy zobaczą tyranozaura Rexa, to tam powiem szczerze, że cienko to widzę wszystko. To całkiem możliwe, że będzie tak, że będą panikować za każdym razem, kiedy zobaczą tyrano... Ty Rexa, w sensie tyranozabrusa, brusa. Tyra, Rex. reks. do zawsze na propsie. O, zajebiście. Wszystko, żeby było też ładnie widać. mając takie przejście. Jest koks. A tu jest takie siedzenie, tu sobie jedzą. W bezpiecznym miejscu w miarę. No i zobaczmy na mapie, co tu się dzieje. Tu, tu jest, a, już nie jedzą. I sam panikuje? Ta, paniki jest. Ale wątpię, że tyranozaur mu coś zrobi, co nie. One lubią być samotne, to niech tak zostanie, a co z tyranozaurami? Choć zdecydowane, one kochają być samotne, nawet bym powiedział. Tylko mam dziwnie przyciszone dźwięki, nie wiem dlaczego tak się dzieje. W sensie ich chodzenia, bo tak normalnie te dźwięki mam dobre. Hm. ciekawe. Ile to waży? Tamte ważyły tonę. Poczekaj, co? 18 ton? Jedna tona. Jedna tona, ton 18, XD. 18, 18 ton, 1 tona. Dobra, to jest ten tyranozaur, to jest jakiś bez podjazdu w ogóle. Do wszystkiego. Dobra, klujemy, klujemy już powoli. I teraz tak, słuchajcie. Nie zamierzam kończyć na dzisiaj eksperymentów, więc mamy tutaj, słuchajcie, nas, nasuto. Teraz op... coś tam. Takiego gościa. Z takimi o, rogami. No, bardzo podobny. Na pewno z bardzo podobnego gatunku co tego. No i toron. Toro też mamy. Tak to wygląda. No i tu sobie wypuściłem, bo tutaj i tak jest mało. Samotny będzie. Trzeba było rodzinę zrobić. A ten? Okej. Okay. Też będzie samotny? Też. Obraz. Wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale trzeba im tak. Koloru trochę dać, żeby ludzie bardziej lubili. Tutaj życie im powiększymy, i tego. Tutaj damy im długość życia, odporność i atak. Tutaj atak i defense. Tutaj atak i defense. Tutaj atak, długość życia oraz odporność. No i tutaj atak i defense, słuchajcie. Dead dinosaur, coś się stało, słuchajcie. Co się stało? A nic, po prostu umarł z tego, ze starości. Ja już myślałem, że raz ominęła jakaś super epicka walka związana z, z tego. Z walką. jego z tyranozaura Rex. A trzeba wypuszczać. Kurde i do tego jest. Co jest? Dwa, dwa, jak to dwa dead? Też ze starości. Kurde. Ale mnie roluje trochę. Co myślę? Znowu się zabili. A tu nie. Zero akcji. Nudy. Do naszego tyranozaura. Co tu się dzieje? Witam panie tyrannozauruszy. Ja Cię chwyca. Witam Panie Ankylosozaurze. Czemu wszystkie się kończą na zaurze? Zaur. O! O! Tylko strasznie ci chodzą dźwięki. O! Ojojoj. Co tu się dzieje? Panie tyranosaurze. O, ale za mu zaraz kopa. O, o, Co się dzieje? Ty, no ile... Co ja robię? Przestań, nie? Bo ten też mu sprzedał kopa. I od się kręcę. Ale słuchajcie, jest bitwa robiona. Chyba powinna zostać też ewakuacja zrobiona. O kurde. Tylko czemu mam dźwięki tak cicho, nie wiem. Ale bitwa jest przednia. O 1%. No niestety. Martwy. O kurde, o co jest? Jaka brutalność. No niestety. Tyranozaurus, słuchajcie no nie zostawia po sobie... To nie jest, to nie są tamte frajerki, te te... No tamte by na pewno nie dały rady, ale ten to powiem wam. No niestety, ale jajca. No dobra, czyli tych dwóch raczej nie możemy włączyć, natomiast zobaczymy jeszcze, stworzymy ze trzy takie, bo w trójkę to mogą mieć szanse, wam powiem. Na razie mamy takiego osa dinozaura. A coś mam wrażenie, że z tyranozaurem Rexem to słuchajcie, za wiele zwierząt nie przetrwa. Jest giga duży. Niestety tyranozaur, tyranozaur się tutaj lubi nawpisać za friko. Niedobrze. Ten jest też mięsożerny, pokam niego. Dobra, lubi być, lubi być, w, lubi mieć socjal, lubi tam kilku ziomków. No dobra. To tych kilku ziomków chyba od razu pykniemy, mi się wydaje. Trzeba go uleczyć najpierw. 102? Kurde, atak, lifespan Zajbi się. Przez fakt, że je tak słuchajcie, ulepszam, to mam wrażenie, że no prze właśnie przez to są o wiele niebezpieczniejsze no i mogą zabić inne zwierzaki. Powinniśmy te zostawić takie, jakie są, a poulepszać te tankowate, żeby nie dały się zabić. Wtedy mięsożerne mogłyby żyć z tymi roślinnożernymi żerny i się nie pozabijać wzajemnie. Brzmi jak niezły plan. W praktyce na, na bank nie wyjdzie. U kurde, 2%. Minus 5% mam, <grych> wyklucie chłopo. Niedobrze. Minus 16, ojej. Minus 23, no ale bierę. Nie, nie potrafię przecież się powstrzymać. Ile on kosztuje? I mam na to ile szans? 40 w sumie. Całe 20, 37%. 37% się wykruje. A kosztuje milion, ponad milion. No dobra. Gdzie są jeszcze martwy dinozaur? Co tu się dzieje? Tu jest jeszcze martwy. Ze starości? Pewnie tak. liceraptos no Dobra, to wykujmy im Ty Liceraptors z Chyba, że nie mogę tych zwłok przenieść tam, żeby sobie tyranozaurus się napierdalał albo tam inne zwierzaki. To miało jakiś logiczny sens, a nie mogę tego zrobić. Słuchajcie, wydaje mi się, że jakby, jakby ten chłop był w kilka ziomków, to by mu było o wiele raźniej. Nie ten, tylko ten co, który zginął od tyranozaura. To by, to by raśniej mu było, żeby... gdzie jest tyranozaurus, a tu se chodzi. To, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie stwierdzi, że przejście przez te kraty to jest absolutnie fantastyczny pomysł. Miejmy nadzieję, że nie. Zastanawiam się, skąd będę wiedzieć, które, które z tych zwierząt jedzą padlinę, a które z tych zwierząt, słuchajcie, owej padliny nie jedzą. To jest ciężkie do określenia, bo jest tylko napisane, że mięcho. To skąd mam wiedzieć? To on poluje, czy nie poluje? Widzę, to śmiesznie wygląda. Tamte wyglądają zdecydowanie groźnie, a jednak ten jest strasznie. Ojeju. 3 miliony poszło. 3,5 miliona. Kościół ziomków ci robię, rozumiesz? Nie są wystarczająco mocni, żeby przetrwać w tym dzikim świecie. Tutaj kulturalny 100% na wyklucie jest git. Zastanawiam się, czy są 3,5 gwiazdki. Nie wiem, jak to zwiększyć do końca. Czy shop rating? Dlaczego shop rating tak mało jest? Wszystko jest kozacko. Chyba to ułożenie jest złe i tu powinna być generalnie jedna ulica, w którą ludzie idą. Ta ulica powinna być tak gruba, na gościu, że oni by szli tu jedną ulicą i tylko i wyłącznie tą jedną ulicą. I na tej jednej, tylko i wyłącznie jednej ulicy byłoby tylko i wyłącznie moje sklepy. bym robił na tym pitong. No i to by miało jakiś sens. Tak, to muszą szukać tych sklepów po boku bez sensu. Nie wydałem, wystarczy jest ilości pieniędzy, słuchajcie. No niby trochę tam o 20 koła dzięki temu tyranozaurowi coś tam się ruszyło, ale... No nie jest, nie jest nie jest najlepiej. Ile to waży. 60 ton. Aha, no spoko. <grych> no zobaczymy, bo teraz może być bardzo ciekawa sytuacja. Jest zbugowany ten tyranozaw i są dźwięki przyciszone. Okej, okay, chyba sobie... chyba nie zabierze atakować tego roślinnego knoja, no też bym chyba nie... Ciężko, ciężko. Myślę, że jakby... ojej, 7 milionów poszło. No 43% to... 37% no to chociaż z 1 powinien wyjść, no. I do kumpla. Jeżeli nie do kumpla, a mam nadzieję, że kumpel... Oj, kumpel potrzebuje chyba 3 niestety. Ta socjalna grupa 3. To nie jest dobra informacja. Może się zacznie buntować, a jak przygryzie i wyleci, słuchajcie, tyranozaur, to coś mi się wydaje, że będzie strasznie niewąska. Wyobrażacie sobie, stać tutaj? sobie kulturalnie idziesz ulicą? Aha, no nie wiem, trochę, trochę bym się bał. Słabym faktem jest też to, że nieważne, czy masz elektryczne kraty, czy zwykłe kraty, yy, jeżeli one czują się, te dinozaury, czują się niekomfortowo, to tak czy jak przegryzą te kraty, co jest kompletnie głupie, no bo nie powinny móc przegryźć tych elektrycznych krat, więc no nie wiem, ale tak jest, niestety. Znaczy rozumiem, że żeby się nie znęcać nad zwierzakami tutaj, twórcy tak zrobili, ale trochę głupie, no bo to przecież gra komputerowa jest. No ale w sumie mogą grać młodzi. A, wiele filozoficznych tematów trzeba było poruszyć. O fancy broken, no to żem kurwa wygadał. I to ja już jestem przekonany gdzie... Jestem przekonany gdzie idziemy to szybko. No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Od buta, od buta... Od buta trzeba uśpić też tyranozaura. Od buta. No nawet, nawet jeżeli nie wyszedł, to trzeba to... Bo się nie wypłacimy do końca życia. Szybko. Naprawiaj mnie to szybko. Ty, nie ma tu ludzi na szczęście, o kurwa są. No, to się nie wypłacimy do końca życia, powiem wam. Dead dinosaur? Jak to dead dinosaur? Gdzie znowu? Ale się syf robi. Dobra, w ogóle nie wiem, czemu jesteśmy na pierwszej mapie. Powinniśmy generalnie to iść dalej, ale chciałem potestować. Dzisiaj taki. Dzisiaj skre, pewnie w z tego jeden odcinek taki dłuższy. Yy, po prostu. Będę testować, czy te dinozaury się zabijają ogólnie, czy nie. Znalazłem zabawę. O kurwa, już są dwa dinozaury traded. Kurwa, jeszcze ten? Dlaczego ten? Dlaczego komfort? Co jest, Byszku? Jak to socjal? Już ci wypuszczam ziomów, ty! Zostaw, idź tam, wracaj. Zobacz, tu ziomki już, wy, wyszły już ziomki. Twoje ziomki są za... Nie no, tragedia jest. Co ja będę pierdolić, jest tragedia absolutna. Ci, ci to mają takiego cela, wam powiem, Ten cel jest nieposiadany. Ile tu trzeba ponaprawiać? ites It? O, disease, kontakt, pewnie, że tak. Zacznij, tak, także jak się coś już psuje, taki spokój i cisza, słuchajcie, cały czas. Nic się nie dzieje, przez 40 minut gry. Nawet i więcej. Ale jak już się dzieje, to disease, ucieczka, brak jedzenia, wszystko jest. O, na szczęście zostały uśpione. Na szczęście Tyrannosaurus, kurwa, za daleko to nie zaszedł. I nie będę ukrywać, że jest to zajebiście. Dobrze. Mam nadzieję, że nikogo nie zabił. Wątpię. Najśmieszniejsze jest, że czasem ci ludzie uciekają tutaj do środka za kraty. Wiecie? O, udało się kolejnego tutaj wykuć Dobra, Gites. Jeszcze jednego i będzie w pytkę. Już wydałem, no jest 10 milionów na te dinozaury. To się udało. Mam nadzieję, że jest Git. I mam nadzieję, że, nie no, musiało zostać chyba naprawione, co? Chyba tak, bo nie mam tego czerwonego znaczka. To jest też fajne, że nieważne, co się zepsuje. zawsze znaczy masz tutaj czerwony znaczek i wiesz, jakby, że coś się zepsuło i trzeba to naprawić. Water, mam mało water? no to nic się napić, przecież masz wodę. Warto jest chyba wodę w dwóch miejscach robić, żeby one się jakoś tak podzieliły, mam wrażenie. Ty no, mam dźwięki zepsute, no. To powinien być dźwięk helikoptera, którego nie słyszę, by the way. Są dźwięki zepsute, ale to pewnie po już się naprawię, ale nie chce mi się za bardzo. Ale wkurwiony. Oc. Nie, no, przecież to ten Tyrannosaurus to chyba nie ma za bardzo szans, tym, mi się wydaje. 60 ton. 6 razy większy jest. No niby że ma ostry płyn, no, ale to wam powiem szczerze, że to nie wiem. Wydaje mi się, że by pierdnął i już by mogło być ciężko tyranozaurem. Znowu są samotny trzeba jeszcze jednego, bo znowu zaczną uciekać, no. Ja już zabił jednego. Kurwa, nie wiem, ona. Strasznie drogie te dinozaury. Dobra, zmieniam, zmiana planów, zmiana planów, słuchajcie. Robimy giga boba robimy. Totalny bob. Totalnego boba robimy. Bo są, za drogie są. I za mała szansa, że się urodzą. Dobra. Yy, to jest 100% już. Go. Zrobimy tak, bo będę uciekać, a ja nie mam za bardzo yy, czasu, żeby tak robić. Będą nam, będziemy płacić tyle odszkodowań, ile dostajemy siana. No niby 450, więc coraz więcej, ale ciężko to widzę. W ogóle wydaje mi się, że jeśli chodzi o większ... wielkość, to one powinny być wyższe, tak mi się coś wydaje. Że to tak to nie jest współmierna wielkość, no bo jak ten Dylanozar w porównaniu do tamtego i tak jest w miarę taki sam, a waży niby 66 razy więcej. Nie do końca jestem przekonany, czy ma to w istocie taką wartość jak powinno mieć. Ale to gra komputerowa. A może faktycznie są mniejsze, tylko ja tego nie zauważam. Myślicie, że... Ty, no właśnie, przecież ja tu miałem dymy robić, a tu nie ma dymów. dymów brak. Dobra. Myślę, że tego teraz trzeba tu zrobić, albo... albo nie. Że tego. Z tego, z tego. Te wyglądają na takie co, te wyglądają na dziki. Ten ma duży atak, duży defense. myślałem, że ten będzie gorszy, że rozaurus będzie gorszy od Triceratopsa, a tu po prostu Ale to w genach pewnie. Wszystko zmodyfikowano, a tak jaki wielki. Wszystko tu, giga jest, giga jest duże. Dobra to co, coś taniego by się przydało porobić, na przykład kurde tego, to jest tani ziomuś. Hm, zrobię sobie z jednego co, czemu by nie. O, broken, of course, of course. O, a tu. O, a nie, tu się po kolejny wydostał. No to. Giga... no to... Miodzio, miodzio. A on czemu się wydostał? Ma za socjala. No ma. Faktycznie. Trzeba tutaj chyba dodać. Chłopów. Na razie tych podstawowych, bo to nie ma co ulepszać. Bo to trzeba na szybko tutaj dodać te dinozaury. Żeby mi nie rozpierdalał wszystkiego. Już te jak do Tyrannozaura wjeżdżałem, Rangers i mówię: Nie, no gościu. <laughs> dupce, my tu zmienić jezonkę, przyjechaliśmy. No, robimy tego tak, dinozaura. Tutaj siąków im robimy Gitas. Jaki znowu dinozaur, traitor? Traitor to guest? Dlaczego traitor to guest? Dlaczego nikt tego nie naprawia? Co tu się dzieje? Halo? Kurwa, no przecież zanim my tam dojedziemy, ty. Ja pierdolę, jedzie ekipa tej. A tu jest coś? Co to jest? Jakiś. Co? Co tu robi ten dinozaur? Co tu się dzieje? Ty aż tu uciekł? A, a Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę w sensie. O, wreszcie. Dzięki panowie Rangersi. Dobra, już nie jesteś samotny, a ty to kto? Nie wiem. Na razie ważne, że się trzymasz. Super. O, ten dinozaur. To chyba zem wykrakał, co? Nie. Co tu się kurwa dzieje? Który jest martwy? O, Hunted by. Okej. Okay. No dobra, no to sem wykrakał faktycznie. Czyli ten zabił tego. Okej, okay. a te. Ojej, to chyba będzie ciekawe spotkanie. Chyba się dogadali. Tak, chyba się dogadali, bo wiadomo kto tu jest szefem, prawda? A ty czemu jest mnie tego? Komfort. Powinno mi już wzrastać komfort, prawda? Zostań gryź tego. że tu ludzie uciekają i panikują. Nic już nie rozumiem. A który to jest? Brautozaurus. Co z... A nie, on może być solo. No dobra. To, to co robimy teraz? Tego? Tak, jeszcze nie zrobiłem. To robimy tego. Od razu dwa robimy. A drugi będzie. Kolor, bo zmienimy. O, pyk. Dobra, attack, defense. No, tu już nie mogę zmieniać. Okej. Okay. Ale dopracowanko Ile one mogłem żyć? Pewnie strasznie długo Długość 18 metrów hmm. 107 A nie tak długo A ten? Ło kurwa, tylko 68 lat to się nie opłaca, ty Ja zbankrutuję jak ty umrzesz, panie tyranozaurze 470 tysięcy dostajemy, to już sporo jest Sporo kaski Ale tylko tu ludzie ogólnie nie chodzą, a powinni chodzić, bo tu jest takie zajebistości Więc trzeba pyk, pyk Okej, okay, okej, okay. taki zielonkawo-czarny. Zielonkawo no, wygląda jakby nie do ruszenia dinozaur. Nie będę ukrywać. Nie, nie do zabicia jest, chyba co? Chyba nie da się go zabić, tak mi się wydaje. Takie kolce bo... No, Nawet tu ziomków trzeba dopuścić do tamtego drugiego naszego. Szybciutko. Mam nadzieję, że trzech, trzech ziomków mu wystarczy. Jak nie, to kwas. Poka. tamten był czarno czarno-zielonkawy, a ten jest czarno-białawy. No, na to wygląda. Oj. To już mi się nie podoba. Panie tyranozaurze, proszę mnie tutaj zostawić dinozaury. Pan paniki? Co robi? Paniki, panikuje, niedobrze. Ale on powinien być w stadzie, w grupie czy coś, tak? Grupa, stado? Zobacz, jednego, bo trzeba zmienić kolor. Zobacz czy tamte nie będzie fajniejsze. Fancy broken, no to jest niedobrze. Incubate, incubate, incubate. Gdzie jest fancy broken? Tutaj. Fakt, że ja to ręcznie muszę tym rangersom kazać robić, tak akurat mnie wyjątkowo zdenerwuje, to muszę przyznać. Dobra, na razie bez... nie przydarzyło się nic takiego. Znaczy, się śpi w krzaku, okej. Okay. Content drinking zajebi się. No nie wiem, wydaje mi się, że przez te kolce to jest kurwa szefem totalnym, nie do ruszenia. No mogę się mylić. Może powinienem te geny tak sprytnie dodawać, mówię, żeby temu dać temu dać yy, obrony więcej, temu zabrać ataku, żeby on nie atakował, tak, ale... Może też jest po prostu napisane tak, że nieważne jaki gen agresywny by nie był, nieważne ile by nie miał ataku, po prostu tego nie ruszasz i chuj. Nie no bo, bo tak już było, że tych nie atakował, więc ma to gdzieś tam zapisane. Właśnie w genach. Poka kolora. Uuu, uh, no i to jest kozacki kolor, mi się podoba. Pomarańczowy stos. Dla mnie, dla mnie dzik. dla mnie dzik kolor. Galim, Galimusal to raczej nie jest warto dawać. Bo zginie, ale tak bardzo chciałbym zrobić jedną rzecz. Mianowicie zapierdolić tu tego chłopa. To tak na koniec dzisiejszego odcinka, bo on pewnie będzie długi jak go smontuję, bo ja strasznie dzisiaj dużo gadam.